Dzisiaj musimy ciąć tym oto nożem warzywa i wszystkie inne różne rzeczy. Patrzcie, jak szybko tniemy. Albo możemy pociąć tego ogórka tylko na dwa razy, ale nie. Musimy ciąć cały czas. Patrzcie, jak nawalamy. Lecimy coraz szybciej. Przynajmniej takie mam wrażenie, bo zwiększa nam się jakby ten poziom. Ale czekajcie, musimy uważać na to drewno. Rozumiem już, o co w tym wszystkim chodzi. Patrzcie, aż to paruje. My praktycznie nie widzimy tego noża. Jaki on jest szybki. Dobra, lecimy, lecimy, tniemy. Mamy jakąś, o nie, świnkę. Dobra, przetnijmy ją, świetnie, dostaliśmy mnóstwo złota i uwaga, patrzcie, na czym jesteśmy, pięknie, nóż odkładamy i wszystko wlatuje do tej zupy, no elegancko, przepyszna zupka. Teraz mamy troszeczkę inne owocki, ale oczywiście tniemy to tak samo szybko, dawajcie, cyk, cyk, jakie to jest satysfakcjonujące, jak się tak wszystko tnie i mam tutaj marchewę, widzę, że mamy nowiusieńki owocek, czy to jest chyba bardziej warzywo, bym powiedział, no i proszę bardzo, czy teraz również będziemy musieli zrobić zupę, ale... Ale uważajmy na te kolce. Ja tam chyba widziałem trochę spleśniałego pomidora, czy mi się wydawało. Dobra, nie wiem. Uwaga, tniemy, 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 ale szybko, ale nam leci. No i pięknie. Odstawiamy ten nożyk i uwaga, wszystko trafia nie tym razem do zupy, ale do jakiegoś innego dania i odblokowaliśmy ziemnioka. I mamy poziom specjalny. Patrzcie na to. Teraz przycinamy złoto. Sztabki złota musimy przeciąć na jak najmniejsze kawałki. Ej, serio, nie da się tak przeciąć złota. Jestem pewien, że to jest niemożliwe. Możliwe, ponieważ złoto jest jednym z najtwardszych materiałów. Ale dobra, okej, jak się tak da. Zobaczcie, jakby to szybko tniemy. I uwaga, do czego to niby nam się przyda? Bo pocięliśmy tego złota dużo. My to przetapiamy. Przetapiamy to złoto na złote sztabki. I mamy ich mnóstwo. No i super, tniemy naszego ziemniaka i wszystkie inne warzywka. Co tym razem będziemy musieli zrobić? Nie mam pojęcia, ale dowiemy się tuż za chwileczkę. Cyk, cyk, dobra, nasz nóż już jest mega, ale to mega gotowy. Gorący, no i gotowy, żeby przyciąć wszystkie możliwe owocki. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Ej, a co się stanie, jak ja kliknę przez przypadek w to coś? Dobra, nie wiem, ale nieważne. Dobra, złotko oczywiście dostajemy. Wszystko, 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 pięknie. O nie, oberwałem nożem, dobra, spokojnie. A co jak kliknę w to? Boję się w te kolce. Obawiam się, że mój nóż zrobi się tępy i przegramy, ale zobaczmy. Odkładamy nasz nożyk, zrobił naprawdę dobrą robotę i robimy super smaczną zupkę. Zobaczmy teraz, mamy połączenie różnych warzyw, czyli jakąś marchewkę, mamy również ziemniaka i mamy również grzyba. No dobra, grzyby, zobaczmy, co macie tutaj, że tak powiem, do zaoferowania. Nie, no i przez przypadek kliknąłem w to i mi się nie udało. Sorki najmocniejsze, ale dobra, teraz zrobimy mega, ale to mega dobre jedzenie i potniemy wszystko. Tylko ja chcę tak przeciąć wszystko na ostatnią chwilę. No i przez przypadek obrywam nożem. Dobra, 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 stop, dobra, dobra, ciśniemy i znowu stop i ciśniemy. Patrzcie, jakie skupienie, normalnie tniemy wszystko. Po kolei, dobra, tniemy, 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 proszę bardzo, pociąć wszystko trzeba w tej chwili, wow, ale nam super idzie, nie no, niesamowita sprawa, uważajmy na to, dobra, przecięliśmy tutaj szybko skarbonkę, ale nic poza tym i nasze ulubione danie zostanie skończone, o to właśnie chodzi. Co to jest, mamy teraz tarkę i patrzcie, zamiast krojenia tego nożem, teraz musimy to przetrzeć, okej, dobra, wygląda to prześmiesznie, ale niech będzie, pierwszy raz widzę utartego, nie ziemniaka, ale tego, tą marchewkę w sumie. No powiem wam szczerze, nigdy nie widziałem, żeby marchewka była aż tak króciutko pocięta. Ziemniak zresztą też jest taki pocięty, że ja cię kręcę, jak on wygląda. Aha, w sumie to są takie frytki tak naprawdę, nie? No ale proszę was, z takiego normalnego ziemniaka w ogóle go nie obieramy? Serio? No dobra, ja nie wnikam. W każdym razie, teraz będziemy musieli tutaj przeciąć tego jak najwięcej. No i proszę, elegancko, czy coś się zmieni? Odkładamy to i patrzcie, jakie pocięte jedzenie. Jedzonko jest tutaj wstawiane. Nie podoba mi się to. Tutaj mamy jakieś aparaty, telefony. Dobra, musimy to rozwalić. Przepraszam was. Patrzcie, tniemy wszystko. Klawiatury, głośniki. Nie, najgorzej. Dlaczego my to robimy? Dobra, ale to wszystko to są fałszywe przedmioty, prawda? To wszystko to jest tak naprawdę ciasto. My tak naprawdę tego nie tniemy naprawdę, co nie? O nie, dlaczego my tyle elektroniki tniemy? Co się tutaj dzieje? I uwaga, co się z nimi stanie? Co się stanie z tą elektroniką? Nie, ona jest wyrzucona do kosza i dostajemy hajsik.
wracamy do ucierania naszych warzywek. Dobra, powiem wam szczerze, no bardziej mi się podoba tutaj to ucieranie, niż, że tak powiem, to krojenie nożem. Jakoś tak wydaje mi się, że jest bardziej jakieś takie lepsze, takie przyjemniejsze, mam wrażenie, ale dobra, no może też dlatego, że nigdy wcześniej nie widziałem, żeby na takie króciutkie kawałeczki, ała, ktoś to przeciął, ale powiem wam szczerze, bardzo widzę mały wynik dostanę, no ja nie mogę, tragiczny wręcz wynik, ale to nie ma znaczenia. Dobra, tniemy wszystko, tniemy po kolei, może jeszcze uda nam się to odrobić. No nie wierzę, cały czas obrywam o to drewno, bo mi się wydaje, że ja chyba za późno, nie, nawet wręcz za wcześnie zaczynam tutaj to ciąć. No i właśnie to jest mój problem, ała, no nie wie, no nie mogę, ej, co się ze mną dzieje? Ej, dobra, nie, chyba musimy wrócić na nóż albo kupić jakąś lepszą rzecz, no bo to, co teraz widzieliście, to była jakaś tragedia. Najważniejsze, że pocięliśmy to na malutkie kawałeczki i wszystko jest smaczne. Sekundeczka, teraz musimy przeciąć jakieś kawałki, rozumiem, nożem. Dobra, okej, okay. Wszystko jest mega kolorowe, to mi się podoba. Let's go. Dobra, tniemy na takie serio małe kawałki i proszę, dostajemy pieniążki. Świetna sprawa, teraz mamy świnkę. Przepraszam cię, świnko. O nie, a to jest jakaś świnka z galaretki. Nie, tu jest kolejna świnka. Co? Dwie świnki w sobie są, ale to jest zabawne. Lecimy, dawajcie, przecinamy to i ostatni raz. Meg, dobra, ale elegancko. Coś jeszcze będzie tutaj ciekawego. Teraz mam jakieś takie kółko, no dobra. Jakie fajne kółko w środku. No nie mogę, jakby to było ciasto, to by było takie smaczne. Nie wierzę w to. Dobra, przetnijmy to, świetnie, elegancko. Coś jeszcze do pocięcia. Czekajcie, czy to jest jakiś domek? No dobra, przepraszam się, domku. Nie, co my robimy? Rozwaliliśmy cały domek. Jesteśmy tacy źli, ale to wszystko to jest jakaś taka specjalna galaretka, więc aż taki chyba zły nie jestem. A tutaj, co to jest za piękny kotek? Przepraszam cię, piękny kotku. Nie, a tam jest jeszcze mniejszy kotek. Ciebie też przetniemy. Nie, a w środku jest coś żółtego. Nie wiem, co to jest, no ale przepraszam cię. Muszę cię na maksa pociąć. Jaki smuteczek. Zobaczmy, co jeszcze. Teraz kaczuszka i powiem wam szczerze, to się zaczyna robić coraz bardziej powalone. W środku kolejna kaczuszka, jak widzę. No, spoko sprawa. Dobra, tniemy. Raz, dwa, trzy. I uwaga, jeszcze jedno przecięcie. Świetnie. O to chodzi. Dobra, elegancko. I znowu to samo. Nie, tego już nie chcemy ciąć. Teraz, słuchajcie, musimy kupić coś w sklepiku. I kupić możemy na przykład nowy nóż. Dawajcie. Dobra, kupujemy nóż. Proszę. Co to jest za słaby nóż? Ej, widzicie to? To jest nóż z dziurkami. O nie, to jest jeszcze chyba gorszy nóż niż normalny. Mnie ciekawi, do czego on niby ma służyć. Przecież on ma takie dziurki i tak szczerze, on chyba do niczego nie jest przydatny. Po co są te dziurki? Serio, nie wiem, żeby co tam, zawiesić to na czymś czy coś takiego? Nie mam pojęcia. Dobra, nieważne, tniemy to. To jest bardziej taki tasak niż nóż, no ale tasaki nie mają takich otworów w środku. A ten ma, no dobra, nie mam pojęcia. Czy tnie się lepiej, czy tnie się gorzej? Wydaje mi się, że tnie się tak samo. No i proszę, wsadzamy to do zupci. A co się stanie, jak będziemy tnąć tylko i wyłącznie marchewkę? Załóżmy, tego nie tniemy. No, my czekamy na marchewkę. Zobaczmy, co się stanie, czy te danie będzie lepsze, czy może będzie inne, czy może w ogóle nic się nie zmieni. Trzeba to sprawdzić, potnijmy tylko i wyłącznie marchewkę. Dobra, bo marchewka jest mega koks. Ja naprawdę lubię marchewkę. Marchewki są super smaczne. A zresztą wszystkie warzywka są w miarę smaczne. Oczywiście poza niektórymi takimi mega niefajnymi, ale na przykład marchewka jest kozacka. Dobra, no i co? Przepraszam, dostanę jakąś marchewkę. Czemu akurat jak chcę pociąć marchewkę, to w ogóle jej nie ma? Może mi ktoś powiedzieć, są ziemniaki, są normalnie wszystkie inne rzeczy, pomidory, ale oczywiście naszej marchewy kochanej nimo. No i świetnie, my też bardzo wolno idziemy, ale mnie to nie zatrzyma, widzowie. Ja muszę mieć pełną ilość marchewek, tylko marchewki, rozumiecie? Tylko marchewki w garnku i wtedy może odblokujemy coś ciekawego, muszę to zobaczyć. Uwaga, marcheweczki, ale następnym razem na pewno nie biorę marchewek. Następnym razem, jeżeli będziemy coś tnęli, to chyba wezmę, no wydaje mi się, ziemniaki są chyba najbardziej popularne, bo ta marchewka jest raz na rok, widzicie to? No ja nie mogę, nic nie tnę, tylko po prostu te marchewki, a jest tak mało, serio, że już w ogóle, dobra, patrzcie, bang, uderzymy w to, dobra, nic nam to nie zrobiło, teraz tu jest marchewa, fajnie by było ją skroić, dobra, świetnie, skrojona na całość, boję się tylko, żeby nie skroić przez przypadek tego ziemniaka albo tego pomidorka, dlatego specjalnie staram się troszeczkę wcześniej to skończyć, ale dajemy radę. I ja tak patrzę, że dopóki my nie zapełnimy tego garnka, to my chyba nie skończymy tak naprawdę, czyli musimy czekać na kolejną marchewę. Nie, dobra, wkurzyłem się, marchewa, czemu tu nie masz żadnych marchewek? Ej, dobra, żartujecie sobie, teraz to sobie chyba ze mnie pogrywają. Dobra, mam to gdzieś, dobra, tniemy pomidory, bo tu po prostu nie ma marchewek. Nie wiem dlaczego, ale
trudno, tniemy tylko też pomidory. Przepraszam was, marchewki mnie chyba nie lubią. Dobra, w takim razie tniemy same pomidory. I patrzcie, jak zacząłem ciąć pomidory, to nagle, o, pojawiła się marchewka. Świetnie, no ale już skrójmy tego pomidora. I tak on tutaj jest, tego też, dobra. Mamy chyba gotowe jedzonko. Skroimy jeszcze tę ostatnią marchewkę. Ale serio, teraz bierzemy ziemniaki. Dokładnie, teraz będą same ziemniaki. I zobaczmy, uwaga, ej, faktycznie, no nie do końca. Nie widzę tam dużo marchewek. Za to tutaj widzę złoto i musimy tu przeciąć na takie tyci sztabki złota. Widzicie to? Ja nie mogę, jakie to jest fajne. Wygląda to troszeczkę jak takie frytki albo ser, takie złociste, co nie? I to jest tak skrojone na takie minimum, że ja cię kręcę, to jest takie fajne. Dobra, kroimy. Uwaga. I czy teraz skroi nam tak samo to złoto, czy może troszeczkę inaczej? Nie, całe nasze złoto zostaje przetopione na małe sztabki złota. Kowaliśmy jakąś papryczkę, no ciekawa sprawa, muszę wam powiedzieć. W takim razie zobaczmy, jak ta papryka się tutaj sprawuje. Aha, wow, ale ona tutaj robi mega brudne rzeczy. Widzicie to, jak ona tutaj nasyfiła. O matko, wszystko w ogóle tak tutaj syfi. Nie wiem, czy ja to teraz zobaczyłem, ale patrzcie, ile tu jest brudu. OMG, i czekajcie, teraz zrobimy jakąś specjalną sałatkę. Jakaś taka nietypowa, ona jest chyba w takim normalnym szkle, więc to będzie ciekawe. Co my takiego tutaj zrobimy? No bardzo mnie to ciekawi. Tu jest strasznie dużo drewna, no, trzeba uważać. Dobra, ja widzę, że te drewno mnie nie za bardzo lubi, ale spokojnie, i tak pokroję całą paprykę, jaką będziemy musieli tutaj pokroić. Wiecie o tym, to nie ma znaczenia, ile tutaj drewna dacie. Ja i tak to wszystko skroję. No i świetnie, zobaczmy co tym razem. To jest jakieś nowe przyrządzenie. Zobaczmy co, okej, okay. Wsadzamy to wszystko tutaj, a, i robimy taką po prostu sałatkę bez niczego. Nie no, nie wierzę, co my dostaliśmy. My dostaliśmy telefon, rozumiecie to? Normalnie kupiłem nowe narzędzie do tnięcia różnych rzeczy. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ej, 14:05, co to jest? To nawet nie jest poprawna godzina, ale dobra, niech wam będzie, cokolwiek. Dlaczego to tak tnie? Nie wiem, nie mam pojęcia, okej, okay. Ja cię kręcę. Nie, biedny telefon, jak on się nie zepsuje, jak on się nie przegrzeje. I co to jest za tapeta? Widzicie tą tapetę? What? Bardzo śmieszna taka, nietypowa, powiedziałbym. I 14:05, co to w ogóle jest za godzina? To nie pokazuje dobrej godziny, to się chyba w ogóle nie zmienia tak swoją drogą. Dobra, lecimy. Uwaga, dobra, telefonik odkładamy. Świetnie, zostaw go. Nie, i go jeszcze tutaj przerzucamy, serio. Zobaczmy, co się stanie, jak przetniemy te wszystkie narzędzia właśnie tą tarką. Nie, najgorzej. Ja jeszcze rozumiem mieczem, nie, to przeciąć, ale czymś takim. OMG, no dobra, tak z tego już nic nie będzie. To już jest koniec, naprawdę. Niestety, a to są takie dobre narzędzia. No dobra, ten telefon jest stary, ale ten aparat, to wszystko inne na pewno by się komuś przydało. No niestety, wszystko musi zostać rozwalone na takie kawałeczki. Uwierzcie mi, to tak łatwo nie będzie działać w prawdziwym życiu, ale jakoś to przetarliśmy i uwaga, te kawałeczki zostają recyklingowane czy coś takiego i zamieniają się w złoto. I odblokowaliśmy super rzadki nóż. Co to jest za jakiś taki dziwny kształt? Serio tego nie rozumiem, ale powiem wam szczerze, wow, jak on wygląda. To jest chyba najmocniejszy nóż, jaki teraz widziałem. Serio, zobaczcie, no to jest naprawdę potężna rzecz. O nie, dobra, tniemy cały czas. Musimy to sobie oczywiście przeciąć i uwaga, zaraz będzie mega, to mega końcówka. Zobaczcie, jak to szybko się w ogóle tnie. Nie no, ten nóż jest po prostu najlepszy. No i on jest też tak naprawdę ostateczny. To jest najlepszy nóż, jaki możemy mieć w tej grze. I uwaga. Przycinamy ostatnie trzy marchewki. Robimy najlepszą zupę, jaka tylko może zostać zrobiona. Proszę bardzo, i wszyscy są szczęśliwi.